Zawodnik NBA, którego uratowała paczka chipsów. Mowa o Ja Morancie, który aktualnie uważany jest za jednego z najlepszych młodych zawodników, ale gdyby nie chipsy, to do tej pory prawdopodobnie byśmy o nim nie słyszeli, bo nie dostał żadnej oferty po szkole średniej. Ale jak doszło do tego, że jest teraz gwiazdą NBA? Asystent trenera Mary State, James Kane, został wysłany na kombajn, który odbywał się w Kentucky, ale nie przyszedł tam dla Ja Moranta, tylko dla Kevina Browna. Będąc na hali, Kane po prostu zgłodniał i poszedł po paczkę chipsów, a wracając ze sklepu zahaczył o drugą halę, na której mecz 3-3 rozgrywał Ja Morant i po chwili podszedł do ojca Moranta i zaprosił jego syna do Murray State i w ten sposób paczka Doritosów uratowała mu karierę.